Cześć, witam Was na moim kanale, z tej strony Maciek i dzisiaj będziemy czytać książkę pod tytułem Mój las. Lis. Chodził lisek koło drogi. Kury wiemły za pas nogi. Kukuryku, lis w kurniku, zmykaj rudy rozbójniku. Wróci tu o innej porze, bo lisęta płaczą w norze. Nie przyniosłeś tłustej kurki, ciągle żaby i jaszczurki. Jeleń. Kiedy jesień złoci wszystko, on urządza rykowisko, czyli walkę leśnych byków. Ile w nocy słychać ryków. Jeleń się z jeleniem bodzie taki. Sport jest tutaj w modzie, a powodem zamieszania jest urocza leśna łania. Przez tę łanię więc, mój drogi, jeleń ma tak piękne rogi. Dzik. Kto to chrząka za krzakami? Dzika świnia z warchlakami przekopuje ziemię ryjem. Nic się przed nią nie ukryję. Lepiej nogi za pas bierz, bo to bardzo groźny zwierz. Dzik, co znajdzie, zaraz je. Uciekajmy, zbliża się. Więcioł. Ma ten ptaszek mocny dziób i tym dziobem w drzewo łup. Co się tłuczesz, sroka skrzeczy, a ten dzięcioł drzewa leczy. Leczą wiury, pęka kora, pewnie korba była chora. Stuku puku przy okazji dziuplę wykuł. Wiewiórka. To prawdziwe leśne cudo. Wiewióreczka z kitką.
zbudować mądrą sowę po tym, że ma dużą głowę. Widzi w nocy wszystko, słyszy, uciekają przed nią myszy. Nocą zaczai się po cichu, w lesie, w polu lub na strychu, bo najlepiej widać z góry, kto dziś wpadnie w jej pazury. Borsuk. Borsuk ostre ma pazury, kopie nimi w ziemi dziury i samotnie mieszka w norze całą zimę. Przespać może. Budzi się, gdy noc zapada, je jagody, jajka zjada i poluje na pędraki, żaby, myszy i ślimaki. Kto odpowie powiedzieć chce borsuka, niech do niego w dzień nie puka, domu nie otworzy drzwi, on całymi dniami śpi. Wilk to taki leśny pies, bardzo niebezpieczny. Jest jak wiadomo cała szajka groźnych wilków mieszka w bajkach. U nas żyją w wilczych stadach, a najwięcej ich w Bieszczadach, bo to dzika okolica i tam wyją do księżyca. Urządzają polowania, kto wilkowi by zabraniał. Niedźwiedź. Niedźwiedź groźny les jest i zły, chyba że akurat śpi, ale lepiej go nie budzić. Może atakować ludzi. Czy brunatny jest, czy bury, zawsze ostre ma pazury. Niebezpieczne są niedźwiadki pod opieką swojej matki, czyli wielka jej niedźwiedzicy. Ona rządzi w okolicy. Spotkasz ją, to będzie w biedzie. Baw się z misiem, nie z nie. Nie z, nie z.
się powiedział. Przez północy jeleń ryczał, potem wilk wył do księżyca. Leśna sowa się wtrąciła, ja też oka nie zmrużyłam. Niedźwiedź na to, co się złości, w dzień nadrobiś zaległości. W lesie brudno jest jak w chlewie, jak w chlewie, to przez dzika nic nie wie, to dzik nic nie wie, to nie ja, to dzięcioł śmieci, albo lis i jego dzieci. Bo widziałem coś rudego, sarna twierdzi coś innego. To nie była lisa córka, lecz ktoś inny, kto wie wiórka. W tej serii polecamy mój